Rzekła mi matka. Ciężko się wstaje, zwłaszcza w weekend. Ale super mieć szwagierkę w domu, która zawsze ci zrobi śniadanie. Ubieram się, ogarniam i lecimy na zdjęcia! Po śniadaniu brany normalnie bym jakiś stok torciarski jechał. A to moja piękna żona. Która co robi? Uczy się. Kasia doktorat robi, wiecie. To wcale nie. Nie wierzcie mu! Po dyplomówkę. No, tak jak tam. Przepraszam. No, a więc mamy ogólnie w samochodzie, pokażę wam co jest w samochodzie pochowane. Głośnik, ciuchy, kolczuga, kaski, hełmy. Nie wziąłem topora. Czekamy aż Ania zniesie mi topór. No sam bym poszedł, ale wiecie jak jest. Nie ma gdzie zaparkować pod blokiem. Ty, babcia filuje. A co to? TVP przyjechało? A po co oni tak? Już kręcanko? Tak jest. O, jaki topór! Opór w topór. Rubina? Siemka. To jedziemy. Dzień dobry! Dzień dobry! Are you ready? To lecimy, mordeczki. Dużo noszenia. Nie ma wiochy. Jaka fajna kruszka. Są tarcze, inne rzeczy. Piękny hełm, bardzo twarzowy. Od razu lepiej na tronie, nie? Kurde, no. Tak tylko szkoda, sobie... że ten tron nie ma dziury. Jakieś krzesło z Ikei, a... To jest do zrobienia. Trzeba wyjąć tę deskę, co jest, i złożyć taką krzesło. Deska zachowała przez dłuższy czas nawet mieszkała Korona Królów. Bo nawet nagle odkryli ze zdziwieniem, że mają obiekt, na którym wystarczy ustawić światło i kamerę. No. Tutaj nie ma żadnych współczesnych rzeczy, bo wszystkie światła są pochowane, także jak się je gasi, to ich nie widać. Ciekawe, czy to się gotują tutaj faktycznie. Myślę, że jak to wyczyszczą, to czemu nie? Oprowadzę was po mojej załodze. To jest Barbara, kierownik planu. To jest Klaudia. Wiecznie mi zimno. Klaudii wiecznie zimno. Dlatego zajmuję się strojami. Po prostu ubieram wszystkie na siebie, a potem ściągam i daję aktora. A tutaj mamy naszą Lulu. Lulu teraz ogarnia kadry. No Korona Królów jak nic! Zajebiście. To jest to, co? To jest to. Ale ładnie. Poza tym ten kolor, to znaczy, że już jesteś ktoś. To jest fajne, bo to samo w sobie jest to wypas, ale na pole walki. Mhm. Bo normalnie w domu w siacie w tym nie chodzi. Zresztą weź do ręki, to będziesz wiedział, dlaczego się w domu. No nie powinno, no. To jest to niepraktyczne. A tu ja już wiem, że taki impet był w ogóle, wiesz, jak z toporem kiepiesz. Jak się rozpędzisz, to się nie zatrzymasz. Czyli nie bierzesz tego czerwonego od Pawła? Nie, wiesz co, bo ten wojak, który będzie pilnował, okay. To jest taki biedny wojak, wiesz? Okej. Okay. Taki, który jeszcze nie zarobił pieniędzy. Dobra, czyli co, robimy takiego upieprzonego, tak. Stylanego chłopa. Tutaj damy ci jakieś brudne te dłonie, bo masz takie czyściunie. Za paznokciami nic. Kurde, fajnie, walczyło to kiedyś, czy nie walczyło? Na warcie stoi całe życie. I teraz z tyłu możesz sfilmować tego królisia. Idealnie po prostu. Zawsze będzie można wziąć popiół z ogniska i sobie twarz wysmarować. Kurde, a ja normalnie kupuję brud charakteryzatorski za 100, to można popiół z ogniska. Może wiesz, to po prostu wiesz, wsadzę ryj, wiesz. Ale w takie gorące. W gorące oczywiście, rozżarzone. Takie gorące. Piękne ognisko nam tu rozpalone, proszę. O. Postać, którą będziemy odgrywać, to jest jeden z wikingów, w sumie wikingów, wojów, który całe swoje życie spędził na warcie i czeka na ten moment, kiedy właśnie matka mu mówi, że ruszy w ten bój do dalekich ziem i zdobędzie sławę, majątek i będzie poważanym wojem. Na chwilę obecną musi trzymać topór i stać na warcie. Takiego wąsa masz, takiego kurde idealnego, jak na... Co to znaczy? Że tak niedokładnie. Masz taki 3-dniowy, nie? No. Nie, że jest za idealny, w sensie, że jest taki, aha. Wiesz, to powinno być przycięte tutaj coś tam. To dawaj tutaj. Dawaj noże i tnij, wiesz, gul mnie, babo. Dobra. O, to jest to. O, super. Widzicie, patrz jak się radził, jak się lał dzisiaj. Jakby już nie jednemu przyładował. To jest dopiero malactwa abstrakcyjne. Buci wiosła w tem. Do dalekich ziem, płynąc z wikingami, do dalekich ziem. Z racji, że jestem praworęczny, to miecz z lewej, chyba, żeby się lepiej go wyciągało. I to jest tak, hop,
Dojaremu! To nie to, ale dobrze to poszło, przestraszyłam się. Niełatwo jest być wikingiem. Hopla. Momencie, chcesz misia tylko tak zwisającego? Nie wiem, czy... Nie, chyba trochę bardziej, nie? Chyba w sensie, że... Dobrze, żeby był po prostu... Żeby trochę okrywał woja. I teraz... Dobra. No, jest okej. Jak się nazywa to? Ten ogon? To jest szysz. Szysz? Szysz. Dlatego to jest szyszak właśnie. I z jakiego zwierzątka jest zrobiony? Koń. Ale to jest... ta nazwa coś znaczyła i dlatego to jest szysz, czy...? Tak, znaczy to jest czub. Inaczej. Aha, szysz to jest czub, albo jest, no, prawdopodobnie było parę. Jest takie powiedzenie, o, wielka mi szysz. To nie chodzi o szyszkę, to właśnie chodzi o to, że ale kogut, ale tygrys. Jakby przyszło mi tak iść na wojnę. Lepiej nie. Co lepiej nie? Lepiej nie. Tak ubrani to byli komesi. Normalnie ludzie po prostu byli ubrani w len, skóry, welne, ponieważ mobilność była bardziej. Hełm był tak potwornie drogi, kolczuga była tak kurwsko droga, że w ogóle proszę ci, to musiał być jawny. Jak miałeś topór, to już byłeś żołnierzem, wojakiem. No, czyli jednak byliśmy na jakiejś bitce. Nie, no, ty teraz jesteś ubrany w rodzaju paśni. Czyli razem z Ragnarem żeśmy pływali po prostu i plądrowali. Pieniądze są, gród bogaty, kobiety są, wszystko jest. O to chodzi. W jakimś bliższym, dalszym ujęciu? Płynąć drogą łodzią i na dziobie stać. Trzymać kurs na przystań. Jak tam było? Powoli tracę głos. Bolą mi obuczki już i plecy. Śmiesznie, śmiesznie. Robimy foteczkę, zmieniamy. Zaraz będę się rozbierał, słuchajcie, więc... Tak jest, panowie. To specjalnie dla was. Przesrane mieli ci ludzie w tamtych czasach. Ale też byli dużo lepiej zbudowani jednak. Oni też nie znali niczego innego, to wiesz. Tak, no w sumie od dzieciaka, jak tak wiesz, latasz ciężkimi rzeczami, to jesteś przystosowana. Kręgosłup zupełnie inaczej zbudowany, wszystko zupełnie inaczej zbudowane. Można się teraz śmiać, ale czy oni potrafili programować w HTML-u na przykład, robić strony internetowe? Dobra. Zadowolon? Czy zadowolon? Nigdy! Zawsze mogło być lepiej! Słuchajcie, że was wyczyszczę. Po co mam... Tą brudną łapką. Tak jest. I odszedł, i poszedł. Do Walhali idzie. Ściąga to, ściąga. Wszystkie rzeczy. Zanim ja to ściągnę, to ona już by zasnęła. No dobra, potrzebuję pomocy. Dobra. Okej. Ona nie jest duża. O, ale dobrze to zdjąć. Wiesz, to tak sobie właśnie uświadomiłem, że oni jednak od dziecka zupełnie inną budowę ciała mieli, wiesz, plecy przystosowane. Bogaci. Jedni nie. Dlaczego bogaci tak? Jak zobaczysz wykopki, czyli archeologiczne znaleziska szkieletów, to od razu odróżnisz, kto jest w bogatych stanie. Bogaci byli wyżsi i jedli głównie dziczyznę. Kości z taką ilością fosforu, tak białe kości, że normalnie palce zachowane po 800 latach, a z naszych kości zostaje czaszka po z zębami po 15. Wiesz tu robinkę? No nie. Znaczy wiesz, bo to możemy sobie zasłonić, wiesz, będę w majtkach samych. Kurde, będzie brzuch widać, no, żeby nie było. Mieli brzuchy. Mieli brzuchy. Oczywiście. Będzie mi się dupa paliła z tyłu, to mi powiedzcie. Nie, nie, jesteś bardzo fajny. S on fire. Możesz mi jakoś tak, wiesz, zrobić tak, żeby... Takie taki, sztuczną, wiesz, klatę, że, trochę. Że mam trochę klaty, nie? Tak, wiesz, tak się cieniować i tak. Namaluję te francuskie dziewczyny. To jest jeszcze dobrze, jeszcze nie jestem aż tak gruby, widać mi obojczyk i w ogóle widać mi kości na klacie. Kiedyś prowadziłem wesele, to było dosyć dziwne wesele, gdzie panna młoda, znaczy ogólnie by para młoda wzięła ślub cywilny, ale dlaczego nie brali kościelnego, zapytajcie? Ano dlatego, że byli poganami. I ona była blondyną, jej jedna służba to była taka czarna, ale miała takie kurczo-czarne włosy, druga była ruda, były takimi wysokimi, po prostu takimi szprychami, ale o Boże jedyny. Jeszcze miały takie kurwiki w oczach, na zasadzie po prostu, że jak z sobą gadały i opowiadały o tych wszystkich tam takich pradawnych rytuałach, to się serio się bałem. Hej! Jeżeli to właśnie wpadłeś, to chciałbym ci powiedzieć, że jesteś zajebisty. Żona napisała, hot.
Chodź, dziewczyny. Słowa, siostro. Słowa, bracie. Łudzi wiosła wtem do dalekich ziem. Płynąć drogą łodzią i na dziobie stać. Trzymać kurs na przystań, ściąć wielu wrogów, ściąć. Hey! A więc szykujemy się, ostatnia rzecz. Kaptur kolczy, waży swoje. O, trochę wchodzi w włosy. A może nawet mógłbym w jakimś filmie zagrać. Jest git? Bo ja nie wiem, jak to wygląda nawet teraz. Jakby się bił o karpia w Lidlu. Grubo. Podobalas meni. Podobalas meni. Ladies and gentlemen, boys and girls. Płynąć z wikingami i na dziobie stać. No i fajno. Trochę śmieszno, trochę straszno. Ale jaram się oporowo, jestem mega zajarany. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście teledysku, a trafiliście jakimś przypadkiem na ten film, to polecam wejść. Dzięki wielkie za obejrzenie mojego klipu. Pierwszy klip, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrybujcie, dzwoneczki itp. itd. I napiszcie mi w komentarzu, co jeszcze mógłbym wykonać takiego. Czy to z gry, czy jakiś może inny utwór przerobić na taki nordycko-szantowy albo jakiś. No i macie tutaj Patronite'a, jeżeli chcecie wspierać, to wspierajcie, cały hajs będzie szedł na produkcję właśnie teledysków, więc dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!